Dziękujemy patronom za wspieranie naszej pracy. To dzięki Wam możemy regularnie dostarczać nowe treści i rozwijać nasz kanał. Działania zaprezentowane w niniejszym odcinku wykonywane są przez doświadczonych eksploratorów. Nie namawiamy do ich naśladowania. Jeśli już zdecydujesz się na podobne czynności, to zachowaj szczególną ostrożność oraz szacunek do odwiedzanych miejsc. Miejscowość Góra. Opuszczony szpital kryjący w sobie wiele tajemnic. Miejsce narodzin, radości, śmierci i dramatów. Dlaczego jesteśmy akurat tutaj? Dowiecie się już za chwilę. Witamy Was, zgadnijcie skąd, po raz kolejny z naszego ukochanego Dolnego Śląska. W dniu dzisiejszym będziemy eksplorować opuszczony szpital w miejscowości Góra. I jest to miejsce, które zapowiadaliśmy Wam już w poprzednim odcinku. To jest ta nasza mała niespodzianka, którą przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj. To miejsce ma bardzo bogatą historię, ale także bardzo mrożącą krew w żyłach legendę, którą przedstawimy Wam w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy, co będzie tutaj działo. W dniu dzisiejszym jest z nami również współzałożyciel Noentry Urbex, który jako syn marnotrawny zniknął, ale w końcu postanowił powrócić i pokazać się na odcinkach. Jest z nami Sebix na Urbexie, który od, mam nadzieję, dzisiejszego odcinka będzie z nami, o ile będzie mógł, występował tutaj coraz częściej. Tak, ja będę troszeczkę z przelotem, bo gdzieś jednak te Urbexy w Europie, musimy mieć fotki i materiały dla Was z całego świata, więc gdzieś tam jestem z boku. Ale będę wracał, będę coraz częściej, no i będziemy się widywać. Pamiętajcie, Sebix robi dla Was te piękne ujęcia, które widzicie na naszym Instagramie i Facebooku, a my zajmujemy się całą resztą. Ale jeżeli chcecie widzieć nas częściej w stałej ekipie, zapraszamy Was na YouTube'a, na shortsy i na odcinki dla wspierających. Tam są nasze pełne materiały, które robimy na miejscu, gdzieś tam w oddali i na pewno Was zaciekawią. Zapraszamy. Tak jest, to jest tylko materiał dla naszych wspierających, który nie jest upubliczniany nigdzie indziej, więc jeżeli chcecie zobaczyć to, co Seba tworzy za kurtyną, to warto dołączyć do ekipy wspierającej naszego kanału. Lecimy dalej! I jestem tutaj także ja, ten, który opowie Wam historię miejscowości, w której się znajdujemy, a także historię tego szpitala, który za chwilę już będziemy eksplorować. Pamiętajcie także o tym, że jeśli podobają Wam się nasze materiały, kliknijcie zawsze łapkę w górę, przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a także dzwoneczek, żeby nie ominęły Was żadne powiadomienia. Tymczasem zapraszam na część historyczną. Moi drodzy, witam Was w części historycznej. Jak już dowiedzieliście się ze wstępu, znajdujemy się ponownie na Dolnym Śląsku w miejscowości Góra. Przejdźmy zatem do historii tej miejscowości. Pierwsza wzmianka o miejscowości Góra pochodzi z roku 1155, która opisuje posiadłości biskupstwa wrocławskiego. Nazwa tej miejscowości ma związek z tym, że góra położona jest na wzniesieniu terenu. Lokacji góry na prawie niemieckim dokonał książę Henryk III Głogowski. Niestety, dokumenty lokacyjne zaginęły, więc przypuszcza się, że było to w roku mniej więcej 1288 lub 1289. Rozwój miasta na przestrzeni kilku lat postępował bardzo szybko, gdyż od księcia wykupiono szereg przywilejów, m.in. prawo targowe, handel solą czy mennicę. W roku 1741 Góra wraz z innymi miastami śląskimi przeszła pod panowanie pruskie. W czasie wojny siedmioletniej miejscowością spotkała jedna z największych klęsk żywiołowych w historii. W roku 1759 miasto to zostało przez wojska rosyjskie doszczętnie spalone i ograbione. Odbudowa całej tej miejscowości zajęła aż 25 lat. Dopiero po tym czasie całość została naprawiona. W grudniu 1885 roku góra została połączona jednotorową linią kolejową z miejscowością Bojanowo o długości niespełna 15 km. Natomiast w październiku roku 1906 otworzono połączenie z miejscowością Odrzycka.
Połączenie to było również linią kolejową jednotorową o długości 35 km, dzięki czemu góra uzyskała łączność kolejową z resztą Dolnego Śląska. W pobliżu stacji kolejowej wzniesiono jeden z największych zakładów przemysłowych góry, czyli cukrownię. Oprócz tego w tym samym czasie powstały także mleczarnia, a także rzeźnia. Wszystko to miało miejsce pod koniec XIX wieku. Po I wojnie światowej powstanie w okolicy granicy polsko-niemieckiej niestety podkopało kondycję ekonomiczną góry. W okresie międzywojennym góra była miastem prowincjonalnym. Natomiast po II wojnie światowej, w wyniku przegrania tej wojny przez Niemcy, góra wraz z całym Dolnym Śląskiem weszła w skład państwa polskiego. Została zasiedlona przede wszystkim przez Polaków wysiedlonych z dawnego Związku Radzieckiego. Jako ciekawostkę chciałbym także dodać, że w tej miejscowości urodził się chociażby znany niegdyś polski piłkarz, bardzo dobry swoją drogą, Radosław Kałużny. Urodziła się tutaj także czarna postać, jeśli chodzi o historię. Był to Werner Naumann. Była to osoba, która była w propagandzie Rzeszy Józefa Goebbelsa. Jeśli chodzi o historię miejscowości Góra, to wszystko, co chciałem Wam opowiedzieć. Ale to nie koniec części historycznej, bo już za chwilę wejdziemy do środka tego szpitala, gdzie opowiemy Wam właśnie historię tego miejsca, a także pokażemy Wam wszystkie zakamarki tego miejsca. Także zapraszam dalej. Witam Was w szpitalu w Górze. Byłem tutaj 14 razy i nie dlatego, że prowadziłem wycieczki, tylko ten szpital jest bliski mojej okolicy i naprawdę uwielbiałem tutaj przyjeżdżać. Paweł i ekipa No Entry powstała poniekąd dzięki temu miejscu. Poznaliśmy się gdzieś na sali operacyjnej, której zobaczymy chwilę później. I przez te 14 razy, przez te półtora roku, gdzie widziałem ten szpital od 2016 roku, zabezpieczając te wszystkie wejścia śrubami, których nie mogliście pokonać jako urbexowicze. No, troszeczkę głupio to brzmi. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to jest urbex. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego istnieje. Zwiedzałem ten szpital i było to dla mnie wow. Ale naprawdę, jestem tutaj dzisiaj 15 raz, wracam z sentymentem do tego miejsca. Chcę Wam pokazać laboratorium, które dzisiaj już nie wygląda jako laboratorium, ale naprawdę z wielkim sentymentem wracam do tego miejsca, do tego pomieszczenia i do dwóch innych, gdzie poznaliśmy się, gdzie faktycznie powstało No Entry. Kochani, teraz poprowadzam Was trochę po czeluściach tego szpitala, a także po różnych oddziałach, które niegdyś tutaj się znajdowały. Znajdujemy się teraz na oddziale dziecięcym. Po mojej prawej stronie możecie zobaczyć inkubator. Możecie sobie pomyśleć, dlaczego na pierwszy rzut oka dobrze wyglądający sprzęt stoi tutaj nieużywany. Niestety warto pamiętać o tym, że wszystkie sprzęty mają swój termin przydatności, mają swoją ważność homologacji. Niestety mimo, że dla niektórych ten sprzęt mógłby jeszcze służyć i ratować życie małych dzieci, niestety w świetle prawa wygląda to tak, że nie nadaje się on już do użytku i można go po prostu traktować jako elektroniczny odpad. Prawdopodobnie już nigdy nie będzie wykorzystany do swoich celów. Kochani, znajdujemy się teraz na bloku operacyjnym. Są tutaj dwie sale operacyjne. Jedna, przy której tutaj właśnie stoję, przy tym stole, a także warto też zwrócić uwagę na tą lampę, która na szczęście nie padła łupem dewastatorów. Za chwilę przejdziemy do drugiej sali i będę kontynuował moją wypowiedź.
Jesteśmy teraz na drugiej sali operacyjnej. Jeszcze do niedawna na wprost mnie miałem okazję uwiecznić na fotografiach dwie lampy, które służyły do oświetlenia pacjenta podczas operacji. Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowały się one z racji tego, że padły łupem dewastatorów. Na szczęście, mimo tego, że na przestrzeni ostatnich lat miejsce to było dość intensywnie eksploratowane przez urbexowiczów, zachowało się tutaj dosyć dużo artefaktów z działalności tego szpitala, m.in. właśnie te dwa stoły operacyjne, a także wiele narzędzi, które były potrzebne lekarzom do ratowania ludzkiego życia. Znajdujemy się dalej na oddziale chirurgii ogólnej. Teraz macie okazję zobaczyć jedną z sal chorych, gdzie niegdyś, w sumie to jeszcze przed kilkoma laty, leżeli tutaj pacjenci. Teraz pozostaje tutaj tylko głucha cisza i masa sprzętu. Znajdujemy się teraz na ostatnim piętrze tego szpitala, a dokładniej na poddaszu, który jest poddaszem użytkowym. Jak widzicie, w miejscu tym jest składowisko różnych szpitalnych sprzętów. Obok mnie stoi wózek inwalidzki, który niegdyś służył pacjentom tego szpitala. Za moimi plecami w tym niewielkim kantorku takich wózków znajduje się zdecydowanie więcej. Tak jak i na całym tym strychu różnych szpitalnych sprzętów jest cała masa. I prawdopodobnie nigdy one już nie będą wykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W powiecie górowskim nie brakuje również współczesnych legend, ponieważ w latach 70. zeszłego wieku w tym szpitalu na tym piętrze mieściły się pokoje mieszkalne pielęgniarek i wiele z nich zgłaszało, że po zmroku słyszały dokładnie w tym miejscu czaski drzwi oraz skrzypienie oraz kroki na tym piętrze. To bardzo zastanawiające, ponieważ w tym miejscu czuć bardzo, ale to bardzo złą energię. Dlatego jak zapadnie zmrok, na pewno przyjdziemy tutaj ze swoimi sprzętami i sprawdzimy, czy coś kryje się w tym miejscu, a przy okazji postaramy się sprawdzić, czy legenda, o której mówią mieszkańcy góry, jest prawdziwa. Jedna z sióstr miała widzieć na korytarzu wysokiego na około 2,5 metra mężczyznę w czarnym garniturze. Gdy go zobaczyła, oniemiała. On popatrzył na nią i szeroko się uśmiechnął. Określiła go potem jako mężczyznę ze złotym zębem, ze względu na cenny kruszec w uzębieniu. Przerażona uciekła, a on zniknął. Kochani, mimo że zapadł już wieczór, kontynuujemy dalej część historyczną. Znajdujemy się teraz w najniższej części tego szpitala. Dokładnie jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie niegdyś przeprowadzono gastroskopię. Pomieszczenie obok była także kolonoskopia. Nie wiem co gorsze, nigdy nie miałem ani jednego, ani drugiego zabiegu, także nie będę się wypowiadał. Co ważne, mimo że szpital od kilku lat jest już zamknięty, tak jak wcześniej wspomniałem, wielu eksploratorów przebywało tutaj w celu eksploracji, ale niestety nie tylko, bo także dewastacji. Seba, którego widzicie dzisiaj na odcinku, wiele razy przebywał w tym szpitalu, a także wiele razy trafiał na ludzi, którzy po prostu wynosili stąd wszystko, co można było tylko stąd zabrać. Na szczęście, jak widzimy, w tym pomieszczeniu uchowały się jeszcze sprzęty, które w tamtych czasach służyły do tego, żeby badać pacjentów. Przeszukując internet,
W celu znalezienia informacji o początkach tego szpitala niestety nie natrafiłem na żadne informacje. Udało mi się znaleźć jedynie stare fotografie, które przedstawiają ten obiekt sprzed niemal 100 lat. Obecny wygląd szpitala jest praktycznie identyczny jak na wspomnianych fotografiach sprzed ponad 100 lat. Niestety, jego smutny koniec nastąpił w 2015 roku. Do tego momentu działały tutaj tylko oddziały ginekologiczno-położnicze, chirurgii ogólnej, a także izba przyjęć. Niestety, miejsce to zaczęło popadać w coraz to większe długi. Niestety, Górowski Szpital już od wielu, wielu lat borykał się z problemami finansowymi. Lekarstwem na to wszystko miała być sprzedaż w 2013 roku całego obiektu prywatnej spółce. Spółka ta kupiła ten obiekt za 5 milionów złotych. Cała ta kwota miała zostać rozłożona na 8 lat spłaty. Niestety, rzeczona spółka spłaciła tylko 2 z pierwszych rat, po czym po 2,5 roku ogłosiła upadłość. Niestety, dnia 7 kwietnia 2016 roku szpital ten zamknięto całkowicie. Na drzwiach lecznicy pojawiła się kartka, że obiekt ten zostaje zamknięty do odwołania. Niestety, mimo protestów i manifestacji mieszkańców, którzy starali się o przywrócenie działania tej placówki, nie udało im się tego osiągnąć. Sprawą zainteresował się nawet jeden z leszczyńskich posłów, który interweniował w tej sprawie. Niestety, Ministerstwo Zdrowia jasno stanęło przy stanowisku, że obiekt ten nie będzie już dalej działał. Moi drodzy, dotarliśmy już do końca części historycznej. Mam nadzieję, że moja opowieść o miejscowości Góra, a także o historii tego miejsca, a także tego szpitala Was zaciekawiła. Mam nadzieję, że obrazy, które zobaczyliście z tego miejsca, Was zainteresowały i mogliście odbyć tą podróż razem z nami. W tym miejscu chciałbym jeszcze powrócić jednak do naszej ostatniej transmisji live. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni Wam wszystkim za te liczne wpłaty, za te liczne donaty. Dzięki właśnie Wam możemy mocno rozwijać ten kanał. Chcielibyśmy jeszcze tutaj z tego miejsca podziękować pani Monice, która odezwała się do nas po live'ie i przekazała nam dość sporą sumę w celu rozwinięcia tego kanału. Także pani Moniko, proszę pamiętać, że jesteśmy pani bardzo, bardzo wdzięczni za tą pomoc. Także jeszcze raz podziękowania dla wszystkich, którzy mieli okazję wziąć udział w tym live'ie. Jesteśmy naprawdę bardzo uradowani tym, jak wspaniałą społecznością jesteście. Myślę, że z części historycznej to już wszystko. Jest godzina grubo po 23:00, także za chwilę przekazuję pałeczkę Bartkowi, Sebastianowi oraz Waszej ukochanej Julce i zaczynamy część paranormalną. Okej. Tak więc zaczynamy część paranormalną. Dzisiaj poza tym, że na odcinku jest z nami Sebastian, jest z nami też Anita. Cześć Anita. Hejka. My z Anitą już mieliśmy okazję kiedyś eksplorować obiekt w Kłodzie Górowskiej razem i sprawdzaliśmy sobie tam teren. Dzisiaj postanowiliśmy zrobić to samo. No, powiem Wam, miejsce jest mocno creepy. W dwóch miejscach już czuliśmy mocną aktywność dzisiaj za dnia, więc będziemy teraz sprawdzać. Teraz ta sala przed nami. Wchodzimy. Tak jest. No, powiem Ci, po zmroku tutaj jest naprawdę dużo mocniej. Dobra, jest ktoś z nami? Ta dwójka na razie stoi. Jest. Coś mrygnęło. Nie duże skoki, ale zapraszamy. Coś się zaczyna dziać. Na razie najmocniej skakać na dworze, nie? Pomimo tak, wszystko. Tak, na dworze było zdecydowanie najmocniej. Ale to też było około tej izby przyjęć, nie? Tak. Właśnie, to jest taka ciekawostka, bo spotkaliśmy widzów. Przed obiektem właśnie mówili, że izba przyjęć jest dość dziwna. My w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, czuliśmy wcześniej mocną energię za dnia. Teraz więc nie teraz nic. To sprawdzamy, ale chwilę, bo jest spokojna. Wiesz co, ja nawet tutaj nic nie czuję. To ja. Nie czuję w tym pomieszczeniu teraz nic, co czułem za dnia. Także albo tutaj było i się przemieściło. Halo! Zapraszamy. I poszło gdzie indziej.
mimo wszystko, bo jest tutaj taka... Jesteś tu. Dobra. Sprawdźmy sobie w takim razie jeszcze blok operacyjny. Bardzo nie, bo tam przy jednym łóżku. Tak, przy jednym łóżku wyczuwaliśmy trochę energii, ale nie była ona w jakiś sposób dla nas odczuwana w sposób zły. Była raczej neutralna, ale dało się coś odczuć, także zobaczymy, co wskaże miernik właśnie tam. Winda. Tu jest. Czyli będzie blok operacyjny tu. Tak, tak, musimy iść tu i do końca i w lewo. O. Ale powiem wam, że miejsce robi wrażenie. Ogromne, mamy. Co jest, buskok? Nie, sam. A nie, to nie tu. Chodź, spokojnie. Musimy iść... Mamy ją pomieszczenie. Tam do końca korytarza musimy generalnie się kierować. Ja bym to łóżko pierwsze sprawdziła. Powiem tak. Pałace mnie tak nie przerażają jak to miejsce, nie? No, szpitale są straszne. Tym bardziej, jak widzicie, wszystko tutaj jeszcze jest wyposażone prawie że w pełni. Będą może trochę archaiczne. Co nieco zostało wyniesione. Tak, przed nami. Jesteśmy na sali operacyjnej. Nadal nic tutaj nie odczuwam. To jest spoko. Poza tym, że jest kłopo łóżek. Ale... Wow. Przepraszam. Ale kadłubika skacze. No, odłóżmy go na swoje miejsce, myślę, że... Tak. Nie warto ruszać rzeczy, które są ustawione. To nie było... Nie wiem, kto przepraszam, to nie było w mojej inicjatywie, to był przypadek. Ale kadłubika skakała, jak położyła się na stole. Widzisz? I skacze. Ale że jest cisza. Ja mówię, ja czułem, że energia jest... To było przez chwilę, tak. Ale takie, to jest spokojna energia. No nie ma tutaj na razie nic złego. A są sala? Za nami. Tutaj jest ta druga sala. Są sala, czy też była taka? Bez żadnych tam... Nie wiem, na razie jest spokój. Dobra. Ale strych. Idziemy na strych, na którym naprawdę ja i Anita czuliśmy się okropnie źle. I to jest strych, z którym związana jest legenda, o której słyszeliście wcześniej w tej części odcinka. I uwierzcie mi, naprawdę ten strych robi ogromnie złe wrażenie. My wcześniej czuliśmy się tam naprawdę kiepsko. Ani teraz bolała głowa, chyba z tego co pamiętam, tak? Dobrze? Tak. Mówię, a ja miałem taki zjazd energetyczny straszny. Dobra, idziemy. A ja już się boję. Już mam mówić jak zło. To właśnie w tym miejscu poprzedni mieszkańcy tego obiektu, bo tutaj mieszkały pielęgniarki, jeżeli się nie mylę, i personel medyczny, odnotowywali właśnie różne anomalie i nawet do tego stopnia widywano tutaj jakąś postać. No, więc jest to dość straszne miejsce. Zresztą zobaczcie sami, jak to przerażająco wygląda. Powiem wam, że miejsce jest straszne. Pierwszy raz to powiem, że trzeba mieć naprawdę grandę kochonec, żeby samemu tutaj przemierzać ten strych, bo jest okropnie przytłaczający. Ale tu się nic nie dzieje. Na razie nie. Aż... Chyba, że to jest cisza przed burzą. Może tak być. Aż dziwne, bo... Ja nie wiem, czy to coś nas oszukuje? Nie, może po prostu... Czy bawi się z nami... Aha, jakieś skopi sam. Nie bawi się z nami w tym przypadku. Nie, raczej na pewno się z nami nie bawi, bo... To tak nie działa, wiesz, przy K2, kiedy prowadzimy sesję, może się z nami bawić, jak się komunikujemy, natomiast przy SB, przepraszam. To ja mam wrażenie, że to z nami chodzi, wiesz? Przy K2 raczej nie, bo K2 wykrywa pole elektromagnetyczne, więc jeżeli coś koło nas będzie, to po prostu zwyczajnie będziemy to widzieć. Aha. Mamy pierwsze skoki, dobra. I to są takie już... O! No, coś tu się zaczyna... Ojej, tu jest mocno, no. I tutaj też trochę czuć. Mocno czuć. Że coś jest na rzeczy. Ta dwójka to sobie podskakuje.
Tak, tak, tu wychodzimy z powrotem na klatkę schodową, co mogliśmy wejść tędy, nie musieliśmy iść naokoło. Ale dobrze, przynajmniej. A nie, weźmy przy... to... Zobaczcie. Opuśćmy. No, to jest naprawdę straszne. Chodź sam. Jest naprawdę... Oj, sam skok. To jest ciężko. No, to jest strasznie ciężko. Sam też skok jak dwójce, więc myślę, że będziemy badać to miejsce już przez sesję. Wow, tu już zamknęło prawie skalę. No właśnie. Wow. I tu jest coraz gorzej. No. Ja mam ciarki. Patrz, co się dzieje, zobacz. Ale ja mam ciarki. Jak K2 wali. Czyli to miejsce na pewno jest warte zbadania. Chodźmy sobie na dół jeszcze. Myślę, się uspokoi teraz delikatnie, jak stąd zejdziemy. Czy pójdzie z nami? Czy ktoś będzie już z nami łazić dokładnie? Już delikatnie sobie skoczy. Idzie. Którym oknem wychodziliście? O, kurde. Do końca i w prawo, to w podziemia. Tam, gdzie ta kanapa stała taka. Słuchajcie, bo tutaj nam zaczyna mocno wariować. Chłopacy mówili, że ta izba przyjęcia jest dziwna. I kurde. Patrz to, co się dzieje. Jest. Ale ja widziałaś? Wyszliśmy na zewnątrz, żeby dotrzeć do reszty ekipy. No, izba przyjęć na razie wykazuje się największą aktywnością. Tak. Hejka, kochani. Dzisiaj przeprowadzę sesję z SB7 sama, pozostając w sali operacyjnej. Wszyscy wyjdą, kamerę ustawimy na statywie, oni sobie gdzieś pójdą w tym czasie, a ja będę próbowała się skupić mentalnie nad tym, żeby się tutaj z kimś skontaktować. Usiądę tutaj sobie po turecku ładnie, zamknę oczy, pełne skupienie. Tutaj chłopaki wokół mnie porozstawiają rempody. Będę miała również krótkofalówkę, za mnie. Tak. Żeby, bo mam tryb samolotowy włączony od razu, żeby nic tam nie ciągnęło. To będę miała przy sobie krótkofalówkę, żeby w razie co, jakby się coś działo, to od razu się odezwę do nich, żeby do mnie przyszli. Także działamy. Nie powiem, stresuję się. Krótkofalówkę, rozstawiamy rempody. SB7 jest gotowe, tak naprawdę. Więc przygotujemy sobie tutaj przed sobą. Dobra, kochani, rozpoczynam sesję. Tutaj wszyscy wyszli. Zostałam sama na sali operacyjnej. Mam tutaj krótkofalówkę. W razie co, jakbym chciała się skontaktować, bo nawet nie mam przy sobie telefonu jednak. Także działamy. Dobry wieczór. Mam na imię Julia. Chciałabym się z kimś skontaktować tutaj. Nikomu nie zrobię krzywdy i wy też mi jej nie róbcie. Nie wyczerpujcie ze mnie energii, bierzcie energię z tych urządzeń. Czy jest ktoś tutaj ze mną? Czy ktoś tutaj jest ze mną? Jeżeli mnie słyszycie, podejdźcie tutaj. Dzień dobry. Czy ktoś odpowie mi tutaj na pytania? Było chyba tak. Kim jesteś? Czy obserwujecie mnie? Witaj. Czy obserwujecie mnie? Widzę, że ktoś tutaj się kręci. Odezwijcie się, proszę. Bardzo mi na tym zależy. Przedstawcie się. Czy jestem tutaj bezpieczna? Nie.
Co tutaj się działo w tym pomieszczeniu? Czy operowali was tutaj? Kobieto. Tak. Kto tutaj ze mną jest? Na co chorowaliście? Na co chorowaliście? Coraz dziwniej się czuję. Jak masz na imię, mężczyzno? Słyszę cię. Nie zrozumiałam chyba, ale odpowiedział. Ilu was tutaj jest ze mną teraz? Kilka. Czy jest tutaj ktoś zły? Tak. Co wam tutaj robili? Czy są tutaj jakieś dzieci? Wyjdź. Czy przeszkadzamy wam tu? Jeszcze sprawdzę tylko temperaturę. Mówcie do tego urządzenia. Bartek wam pokazywał, że było 14 stopni, teraz mamy 12. Czy odpowie mi ktoś tutaj na kilka pytań? Słyszałam kobietę, powiedziała tak. Na co chorowałaś, kobieto? Była chyba odpowiedź. Czy dużo ludzi tutaj operowano? Ile osób odeszło z tego świata na drugi świat? Czy to właśnie ty? Gdzie jesteście? Czy dużo ludzi tutaj przychodzi odwiedzać ten szpital? Czuję, że robi się coraz chłodniej. Czy możecie mi się przedstawić?
Pochodzicie z tej miejscowości? Tak? Tam wysoko. Czy wy jesteś, czy jest ktoś na strychu, z kim można porozmawiać? Na górze moja ekipa odczuła dużą energię. Czy tam możemy iść? Czy to jest teraz wasz dom? Mieszkacie tu, tak? Tak. Dom. Chciałabym się dowiedzieć, na jaką chorobę chorowaliście, że tutaj trafiliście. Co wam było? Co wam dolegało? Bardzo mi zależy na odpowiedzi. Co wam dolegało? Była odpowiedź chyba dziecka. Dziecko, jesteś tutaj ze mną? Czy ktoś zabrania wam mówić? Czy macie tutaj pana tego domu? Mamy. A czy mogę z nim porozmawiać? Rempody, na razie cisza. Powiedzcie mi coś ciekawego o tym szpitalu. Jedno słowo. Czy chcecie mi coś jeszcze przekazać? Czy leżeliście na tym stole operacyjnym? Lubicie to miejsce? Nie. Za drzwi. Dobra, dziękuję wam za wszelkie odpowiedzi. Idziemy teraz chyba na górę. Dobrze. Jeżeli coś chcecie mi jeszcze przekazać, powiedzcie to teraz. Możemy iść na górę? Na strych. Kończę sesję. Żegnam was. Zostańcie w spokoju. Dobra, koniec sesji. Przywołam chłopaków. Halo, halo. O kurde. No, jesteśmy? No, już skończyłam. Skończyłam, możecie przyjść. Moi drodzy, standardowo oddzieliłem się od grupy. Przemierzam ten szpital w samotności. Znajduję się obecnie na parterze. Reszta ekipy znajduje się na ostatnim piętrze. Tam szykują się do kolejnej sesji. Ja za chwilę przeprowadzę tutaj nasłuchiwanie bez zadawania pytań i zobaczymy, co uda mi się na Voxie uzyskać. Jest już grubo po północy. Miejsce po zmroku może nie jedną osobę przerazić.
Tym bardziej, że cisza, która jest tutaj wszechobecna, też może działać na zmysły. Okej, udamy się do jednej z sal chorych. Tutaj mamy salę z wyposażeniem. Odpalam Voxa i zobaczymy, czy w tym miejscu coś nam się odezwie. Pójdź. Jeszcze bez zadania intencji. Jeśli ktokolwiek lub cokolwiek tutaj jest, może się ze mną skontaktować przy pomocy tego urządzenia, które leży na tym łóżku. Jakieś głosy się tutaj przebijają. Jak w mojej ocenie nie jest to nawet nic znaczącego. Kobietę znajdź. Należymy. Jeśli chcesz coś przekazać, możesz zrobić to przy pomocy tego urządzenia. Do momentu wracam. Lecieć. Możesz skontaktować się przy pomocy tego urządzenia. Jeśli chcesz coś przekazać, zrób to teraz. Samo to miejsce może przyprawiać żaciarki, z racji tego, że jest spory, jeśli chodzi o obiekt. Naprawdę wiele pokoi, korytarzy, zakamarków. To już zresztą wiecie z części historycznej. Dodatkowo jest noc, głucha cisza, także gdzieś te wszystkie zmysły potrafią potęgować. Ale no nie tego tutaj szukamy, szukamy możliwości kontaktu z tym drugim światem, sprawdzenia, czy w takim miejscu w ogóle takie coś jest możliwe. Ten sam głos, ale nie zrozumiałem do końca, co chciał przekazać, może
studio, jak będziemy odsłuchiwać, może się uda rozszyfrować. Na ścianie. Na ścianie. Okej, myślę, że to wystarczy. Kończę nasłuchiwanie. Kończę nasłuchiwanie na parterze. No cóż, w mojej ocenie nawet jeśli cokolwiek tutaj jest, to ta energia jest przynajmniej w stosunku do mojej osoby jest bardzo słaba. Możliwe, że jakieś tam pojedyncze wyrazy tutaj się przebijały. Jednak nie mogę tego brać w kontekście, że była to jakaś konkretna informacja w moim kierunku. Na górze teraz odbywa się sesja, także tutaj w tej części nasłuchiwanie kończę. Idę zobaczyć, jak tam idzie reszcie ekipy. Dobry wieczór. Przybyliśmy tutaj na eksplorację tego szpitala. Nie chcemy nikomu zrobić krzywdy. Chciałabym się tylko z kimś skontaktować i zadać parę pytań. Czy ktoś jest tutaj z nami? Inny świat? Czy widzicie nas? Obserwujecie nas? Czy jest tu ktoś, kto odpowie mi na moje pytania? Jest. Nie bójcie się nas, jeżeli nie macie siły, pobierzcie energię z naszych urządzeń, ale nie z nas. Niech ktoś się odezwie. Bardzo nam zależy na waszych odpowiedziach. To było witam? Witam. Jak masz na imię? Przedstaw się. Czy jest za głośno? Czy możemy to nagrywać? Chciałabym tylko się dowiedzieć jednej rzeczy. Czy to prawda, że pojawia się tu czarna postać na tym korytarzu? Powtórzę pytanie. Czy pojawia się tu czarna postać? Wiem, że jest to tylko legenda, ale chciałabym się dowiedzieć prawdy. Jeżeli nie, odpowiedzcie nie. Tak. I co tutaj się jeszcze dzieje na tym korytarzu? Czy otwierają się albo trzaskają tutaj drzwi? Ty mi powiedz, które. Możesz pokazać, które? Wstaw te drzwi. Daj jakiś sygnał. Gdzie mam podejść? Czy są
Są to te drzwi, przy których stoję teraz. Powiedz stop. Słyszałam. Czyli jest to pomieszczenie, tak? Tak. Czy mogę wejść do tego pomieszczenia, ale mam czary? Nie. Kto jest w tym pomieszczeniu? Tak? Czyli jest tutaj niebezpiecznie. Mogę tu wejść? A poruszysz dla mnie tymi drzwiami? Bardzo mi na tym zależy. Było iść sobie wcześniej chyba, nie? Albo poruszysz tą lampą, może ci będzie lepiej. Nie. Nie. Nie masz na tyle siły, tak? Ta czarna postać, to przez nią otwierały się te drzwi? Czy ktoś inny tutaj jest? Chciałabym się dowiedzieć, kto jest w tym pomieszczeniu. Przedstawcie się nam. Nie wiem, czy mi się zdawało, czy nie. O, tutaj może nagrywasz. Czy tam przeleciało, to tam coś. Nie wiem. No, to będę się. Możesz czymś dla mnie poruszyć? Lepiej nie? Czy jesteś na coś chory? Tak. Na co jesteś chory? Co to jest za choroba? Nie wyleczyli cię tutaj? Czy jest ci tutaj dobrze? Tak. Wyraźnie, nie? Co wpływa na to, że czujesz się tutaj dobrze? Masz tutaj znajomych? Mieliśmy. A gdzie są ci przyjaciele? Ilu was tu teraz przebywa w tym szpitalu? Czy dużo was tutaj teraz jest? Chodźcie, chodźmy. Chodźcie. Coś tam nie wiem. Pozwolę sobie tutaj wejść. Cześć. Nie zrobię ci tutaj krzywdy. Nie bój się mnie. Nie zrobię ci tutaj krzywdy. Nie bój się mnie. Nie zrobię ci tutaj krzywdy. Nie bój się mnie. Porusz dla mnie tą lampą.
Zbierz siły i porusz. Nie mogę. Nie. Dlaczego nie chcesz tego zrobić? Nie tak? Pytaliśmy się o tam agendę, wyszło, że tak. Wilka mówi, to chodzi światło. Wilka mówi, czy możesz mi wskazać, które drzwi, te, tu się zatrzymaj. Tutaj mówiło, takie wiesz, konkrety padały, nie? Że wskazały konkretny pokój, w którym te drzwi czaskały, nie? O to pytała. Także mam już spowagramy. O kurde, dobrze. No tak, to jeszcze przymknęło i typowo było czarne. Co? Widziała coś, co przemknęło. I było czarne. I było czarne. Więc... Ja nie widziałem. Ja słyszałem, to mówię, siedzę z boku, nie podchodzę, ale no słyszałem. Tam, strychu, tutaj, nie? Hmm? A co? Coś pukało na strychu? Tak, tam coś pukało i w tym momencie Julka powiedziała, że coś przemknęło czarnego, nie? Ja siedziałem sobie pod windą. Jeśli mam słuchawki, to ja słyszę to, co przede mną. Ale dzięki słuchawkom słyszę lepiej odpowiedzi znowu, nie? Bo praktycznie każdy jest w stanie wyłapać. Idziemy tam wszyscy, no bo... Czyli dobrze, bo ktoś puka na strychu. Ale tak, pukało. A ty szedłeś z tej strony, a na strychu było słychać stuki. Naprawdę? Mówię do Bartka, czy to ty chrapisz, czy tam słychać stuki? Nie, było słychać stuki. Ja siedziałem na telefonie po dziwie. To jest ciekawe. Ale jakby kroki takie ciężkie, nie? Mówiłam. Wow, szkoda, że tego nie mam nagranego. A w tym to było w tym momencie, co Julka mówiła, że widziała coś czarnego, co... Ale później też było przez chwilę słychać. Tam zamiast tutaj się rozgadywać, masz jeszcze tam baterię? No. To pójdźcie tam i spróbujcie ponasłuchiwać w ciszy, albo po ciemku może nawet. Może coś złapiecie. A to w dwójkę. Tak? No, w dwójkę. Okej. Aktualnie jestem na strychu, w miejscu, gdzie do dnia dzisiejszego przetrzymywane są różne sprzęty medyczne. Tym razem jestem z Sebiksem, za chwilę będziemy nasłuchiwać. Ja przed chwilą byłem na dole, robiłem nasłuchiwanie. W tym samym czasie Julka robi tutaj na samej górze sesję z SB7. I tutaj właśnie według relacji Bartka i Seby było słychać tutaj jakieś stuki. Mamy wzmianki a propos szpitala. Faktycznie ludzie walczyli z transportem, ten szpital. Ta ciekawostka dodana do historii, ale wróćmy do kwestii paranormalnych. To właśnie na tym piętrze, według legendy, w latach 70. pielęgniarki miały widywać jakąś postać. No tutaj przed chwilą ekipa słyszała jakieś stuki z tego miejsca, także tradycyjnie w moim wykonaniu przeprowadzimy tutaj krótkie nasłuchiwanie. Zobaczymy, czy może tutaj na Voxie uda się uzyskać jakąś wiadomość. Jeśli jesteś tutaj, jeśli nas obserwujesz i chcesz przekazać nam jakąś informację, możesz to zrobić teraz przy pomocy tego urządzenia. Jeśli chcesz nam coś przekazać, zrób to właśnie teraz. Czy jest tutaj ktoś z nami? Czy mamy się kogoś tutaj spodziewać? Jesteśmy tutaj sami? W sumie konkretów zero na razie. Tak, zero konkretów. Czy możemy liczyć tutaj na jakąś konkretną odpowiedź, czy chodzimy tutaj bez celu?
więc znam szansego. Nie wiem, nie. No i ta legenda jest prawdziwa, nie mamy gdzieś tam... No wiadomo, jak to są legendy, nie? No, legendy zawsze trzeba brać jednak z przymrużeniem oka, nie? Ktoś, kto chce z nami porozmawiać, zabrać energię z tych urządzeń, które posiadamy. Tutaj przy nasłuchiwaniu... To naprawdę strasznie maliźno. Mhm. W tym momencie to nawet nie jest, wiesz, obiekt, w którym mógłbym spędzić Halloween, bo no nie chwyta. No tak. U nas czysto, naprawdę zero wrażeń, zero emocji. Witam! Czy ktoś jest w tym pomieszczeniu? Tak. Przedstaw się, chcę cię poznać. Kogo tu jest pokój? Obserwujecie nas. Czy ktoś ma nad wami władzę? Tak, tak. Kto? Kto to jest? Jak? Który cień? Gdzie się znajduje? Gdzie jest on? Wskaż mi miejsce. Powiedz obok czego on się znajduje. Tutaj to gdzie? Tutaj gdzieś koło tapczanu? Tu? Czy pan tego miejsca może mi odpowiedzieć? Nie zrobimy wam krzywdy. Nie chcemy tego. Możecie czuć się przy nas bezpiecznie. My też możemy dla was... Co to było? Sobie? Czy potrzebujecie jakiejś pomocy? Nie potrzebujecie pomocy, to... Czyli mam teraz pewność, że wam jest tutaj dobrze. Tak. Okej. Okay. Czy chodzi tu jakiś czarny cień, czarna postać po korytarzu? Tak. A czy on jest tutaj z nami teraz? O której godzinie on się pojawia? Północ? Już minęła północ. To przegapiliśmy go, tak? Był tutaj dzisiaj? Czy był on tutaj dzisiaj? A czy w tym szpitalu są jakieś dzieci? Gdzie one są? Chodź tu. Ile macie lat?
Czy wasze rodziny o was dbają? Nie. Zapomnieli o was? Chyba. To bardzo przykre, prawda? Będę kończyć tą sesję. Zostańcie tutaj w spokoju. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadzaliśmy. Do widzenia. Ale konkretnie. Ładnie było, no. Dawno nie było tak konkretnej sesji. Ale ja tutaj w tych pokojach faktycznie... Tu jest coraz zimniej. Takie ciarki. Tak. Po prostu natychmiastowo. Wracam, zbieramy te lampy, nie? I teraz gdzie? Okej, rozpoczynamy ślepą sesję w podziemiach tego szpitala. Jeśli coś lub ktoś jest tutaj z nami, niech skontaktuje się przy pomocy tego urządzenia. Czy jesteś tutaj? Możesz odpowiadać przy pomocy Sebastiana. Czy znasz moje imię? Cały czas szum, przebitki, żadnych dźwięków. Czy chcesz się z nami skomunikować? Czy możemy tutaj przebywać? Trzy. Co oznacza liczba trzy? Same szumy, żadnych dźwięków, żadnych głosów. Czy umarłeś tutaj, w tym szpitalu? Czy byłeś kiedyś jego pacjentem? Możesz się z nami skomunikować. Przybywamy tutaj w pokoju. Zupełne zero, nic. Czy możesz się przedstawić? Powiedzieć, jak masz na imię? Zero odzewu, nawet jakichś słabych dźwięków. Totalna cisza. Czy chcesz, żebyśmy tutaj przebywali? Czy mamy już opuścić to miejsce? Sesję tutaj możemy zakończyć. I tutaj w tym miejscu chcę właśnie powiedzieć, że to jest mega dziwne, bo jak ja chodziłem sam po tym szpitalu, czy później sam z Sebą, na nasłuchiwaniu na WOX-ie mieliśmy totalną ciszę, a w tym samym czasie, kiedy Julka przeprowadzała zresztą ekipę sesję, sypało tam konkretnie odpowiedziami. I teraz musimy to ustalić, z czego ta zależność wynika. Dobrze, w takim razie widzę, że nie chce z nami rozmawiać, także kończymy tą sesję. Pozostań w tym miejscu. Zero, nie słyszę nic. Jeśli potrzebujesz jakiejś porady, jakiejś modlitwy, możesz teraz o tym po raz ostatni zakomunikować przy pomocy tego urządzenia. Jeśli nie, to kończymy. Zero jakichkolwiek dźwięków, takich, których nie można było zrozumieć. No dziwne, bo zobacz, taka zależność jest, że patrz, jak ja chodziłem sam w nasłuchiwaniu i potem razem z tobą, to na WOX-ie mieliśmy także ciszę, a Julka tam miała właśnie... Powinien spróbować ktoś inny. Nie wiem, czy to nie jest zależne właśnie od osoby, które to przeprowadzają. Możliwe. Bo... Tak jak Julka gdzieś tam na balkonie, czy gdzieś wewnątrz czuła się nieswojo, ja tak jak mówiłem wcześniej, ja tutaj się czuję strasznie naturalnie. Ja tutaj mogłem spędzić jedną, ja tak dwie, samo trzy właśnie noce, nie czuję tutaj nic. Pierwszą randkę, cokolwiek. Naprawdę mi jest tutaj miło, przyjemnie, nie czuję żadnego stresu. Siedzieliśmy kawałek dalej na dole, reszta ekipy czuła jakiś chłód, jakieś dreszcze. Ja patrzyłem zdziwiony. Ja cały czas tutaj się czuję neutralnie. No. Jedynie wiadomo, no, ogrom tego miejsca i gdzieś ta głucha cisza to może wpływać na jakieś tam, tym bardziej, że jest noc, ale to jest raczej normalne, bo gdziekolwiek nie pójdziesz w nocy w jakichś dużych obiektach, no to zawsze zmysły bardziej działają. Może gdyby przyszedł ktoś świeży, ktoś z innym podejściem do tego tematu, może by coś usłyszał, może miałby jakieś odpowiedzi, jeżeli chodzi o mnie niestety, chociaż chciałbym się z kimś tutaj przywitać, dowiedzieć się czegokolwiek, czy chodziłem tutaj wieczorami sam, czy z kimś.
Zupełnie. Też jest to dziwne, bo często na SB7 są nawet jakiekolwiek przebicia radiowe. Tutaj miałeś tylko tą odpowiedź 3 i to jest wszystko. Nie? Jakieś konkretne pytanie zadaliście, że padła ta trójka? Tak, nie. To akurat nie było związane z niczym, nie? Ja zadawałem pytanie, czy ktoś tu jest, czy jest kobieta, mężczyzna i tak dalej, czy ktoś tu umarł, czy ktoś potrzebuje modlitwy, jakiejś pomocy i tak dalej. Zero odpowiedzi, nie? Właśnie widzowie często zwracają uwagę na to, że najlepiej te sesje jednak wychodzą Bartkowi i Julce. Mi się wydaje, że ma to związek z tym, że jakieś z ich strony takie przygotowanie mentalne może bardziej gdzieś ma na to... Za twardo wchodzimy w te obiekty, jesteśmy zbyt pewni siebie może. Tak, może ta pewność jest właśnie zgubna, bo jak ktoś gdzieś tak ma jakąś tą nutę takiego, takiej bojaźni czy strachu, to może też inaczej ten kontakt potem przebywa, nie? No. Tak mi się wydaje. Czyli nie nadajemy tej części historycznej, ja gdzieś tam będę sobie biegał po tych zakamarkach, żeby... Tak, przez to ja też już jakiś czas temu właśnie stwierdziłem, że jednak te sesje dużo lepiej właśnie przeprowadzają Julka z Bartkiem, także aczkolwiek, ja zająłem się stricte muszę wrócić do kilku odcinków wstecz, gdzie zwiedzaliśmy Glinkę. Wy robiliście jedną sesję z Bartkiem wcześniej, my wróciliśmy z Julką i z Karoliną kilka dni później. Tam naprawdę czułem tą obecność, były te odpowiedzi, tak jak gdzieś tam wspominaliśmy na live i w tych odcinkach, poczułem ten swój głos, czułem te ciarki, jak była chyba odpowiedź, umrzecie, zginiecie, tak, było coś takiego. Wtedy naprawdę mnie to dotknęło. To chyba był taki, pominając Bełcz, gdzie jeszcze nie nagrywaliśmy wtedy odcinków, gdzie robiliśmy to tak typowo na freestylu, dotknął mnie Bełcz, Glinka, później cisza. Od czego to może być zależne, że gdzieś chwyta nas bardziej, gdzieś nie chwyta nas w ogóle? Może mieć na to wpływ obiekt, w którym się znajdujesz, pora, w której tam jesteś. No, czynników jest naprawdę wiele. Też wiesz, twoje nastawienie do danego miejsca, wiesz. Na to wpływa wiele czynników. No tak, no tutaj to miejsce zdecydowanie jest moim miejscem. Nie ma innego miejsca w ogóle w Europie. Zwiedzam, gdzieś tam jeżdżę, rzucamy te relacje, zdjęcia. Nigdzie nie czuję się tak swojsko jak tutaj. No to jest praktycznie miejsce, które jest gdzieś tam u nas pod domem. No nie ma lepszego miejsca, do którego naprawdę chętnie wracam. No może to też mieć wpływ, że byłeś już tutaj kilkanaście razy i faktycznie gdzieś tam ta próba kontaktu u ciebie będzie żadna, tak jak zresztą zarejestrowaliśmy to na kamerach. Myślę, że to już wszystko z części paranormalnej. Za chwilę przejdziemy do podsumowania tego odcinka. I tym oto sposobem, drodzy widzowie, dotarliśmy do końca tego odcinka. Odcinka, w którym zbadaliśmy dla was opuszczony szpital w górze. Paweł podczas tych nagrań opowiedział wam historię tego miejsca oraz miasta Góra, a później sprawdzaliśmy, że ten obiekt jest nawiedzony. I co ekipa? Jaka ekspertyza? Ja myślę, że Julka powinna się tutaj szczególnie dzisiaj wypowiedzieć. Na pewno jest tutaj jakaś energia, co było widać na moich sesjach. I na sali operacyjnej też były jakieś odpowiedzi, ale konkretne odpowiedzi padały dopiero na korytarzu, gdzie była legenda omawiana. Tam naprawdę odpowiedzi były non-stop, konkretne od razu były... Było pytanie, była odpowiedź. Tak, bardzo mocno logiczny kontakt. Tak. Taki bardzo logiczny. I instant wręcz. Pytanie-odpowiedź. Tak jest. Także to wyszło świetnie. My jak z Anitą przemierzaliśmy wcześniej obiekt, to K2 potrafiła nam poszaleć w niektórych miejscach, to też się udało nam zarejestrować. A ja dzisiaj troszeczkę wycofałem się do tyłu, bo w pewnym momencie coś totalnie zjadło moją energię i nie czułem się dzisiaj na siłach, żeby przeprowadzić jakąkolwiek sesję. Pierwszy raz chyba. Tak, pierwszy raz. A szkoda, bo chciałbym tutaj to sprawdzić, ale wolałem tego nie robić, bo wiem, że jak ktoś jest wyssany energetycznie, to lepiej, żeby się nie podejmował. No, teoretycznie można sobie pogorszyć. No, mogło być gorzej. I generalnie nic strasznego takiego tutaj nie ma. No, jest ta energia, ale właśnie nie jest taka straszna. Są to raczej spokojne dusze, które nie robią krzywdy. Aczkolwiek nie do końca, bo ten cień jednak się potwierdził, tak? Który gdzieś tam straszył tych lekarzy, te pielęgniarki. I jak odpowiedział jeden byt, pojawia się o północy, tak? Także to też nie jest tak do końca z tym. Mówiłaś, że coś widziałaś jeszcze. I jest tak, dokładnie. Tak, przeleciał mi taki, nie wiem, to jest czarny orb, tak to można nazwać? Tak. No. No, przeleciał mi tam koło okna, może się zarejestruje na kamerze, może nie, zobaczymy. Ale no. Ciekawą sytuacją jest to, że my jako część ekipy mieliśmy bardzo mocny kontakt, a panowie mieli praktycznie zerowy kontakt. Tak, ja podczas samotnej wędrówki po tym miejscu, generalnie nasłuchując przy pomocy Voxa, niestety nie zarejestrowałem nic konkretnego. Potem na górnej części tego szpitala udałem się we dwójkę wraz z Sebą. I tam również przy nasłuchiwaniu nie było totalnie nic. Może przy montażu w studio gdzieś tam jakieś pojedyncze wyrazy wyjdą, ale nie był to jakikolwiek przekaz, który chciałbym gdzieś tam uzyskać, powiedzmy. Także w moim mniemaniu tutaj nic
paranormalnego mnie nie spotkało w tym miejscu. Ale stuki były podczas sesji, którą prowadziła Julka, tak? To było słychać ewidentnie na, no tak, na strychu, są, tak? Nie, nie to, się nagrały. A to, że powiedziałam, że tutaj nic nie ma takiego strasznego, takiego mocnego bardzo, to właśnie chodzi o to, że nic tutaj z nas nie wyczerpało takiej energii, bo ja za... Oprócz Bartka. Ale to miałeś od początku już, nie? Tak, kiedy to przyszliśmy. No właśnie, tak, bo generalnie to... zazwyczaj właśnie ja się czuję źle po sesjach, tutaj nic totalnie nie odczułam, więc... Jeżeli chodzi o mnie, też słyszałem te stuki, o których mówiliśmy gdzieś na strychu. Sprawdziliśmy to, jak Paweł wspomniał, razem nie było tam żadnych odpowiedzi. Ślepa sesja dla mnie też była wielkim szokiem, bo właśnie myślałem, że te ślepe sesje dają takiego kopa, impuls, odpowiedzi i naprawdę coś się dzieje. Ale tak jak było po sesji, to przedyskutowane, ja naprawdę czuję się tutaj swojsko. Ja tutaj spędziłem już masę godzin i naprawdę jest mi tutaj dobrze, więc... Nie wiem, czy te byty się do mnie przyzwyczaiły, gdzieś tam krążą ze mną, czy po prostu mają mnie już dość, ale naprawdę czułem się tak naturalnie, jakbym był w każdym innym miejscu, więc... Myślę, że to może być jakiś wyznacznik, że jednak jesteś tu już 15 raz, tak? Tak, tak. I myślę, że to ostatni, że czas skończyć tutaj historię góry w moim wykonaniu. Ale... Tak. Wracając jeszcze do mojej sesji na sali, powiem tylko tyle, że czułam tam jakąś obecność, czułam się obserwowana, jak zresztą zauważyliście, że się co chwilę gdzieś rozglądałam, bo jednak byłam tam sama, może to przez to, że właśnie miałam tą świadomość, że jestem tam sama, ale słyszałam tam jakieś szelesty z boku, a to na pewno nie byli oni, więc i Rempot też tam pikał mi. Czyli coś jest, ale niekoniecznie złego. Tak jest. No bo jak wiadomo, no w tym miejscu umarła masa ludzi, tym bardziej, że szpital działał bardzo, bardzo długo. Oczywiście, masa ludzi tutaj odeszła też. To nie jest powiedziane, że wszystkie byty musiały tutaj zostać. No tak, no oczywiście. Zdecydowanie nie. To, że gdzieś ktoś umiera, nie znaczy, że byt zostaje. Tak, to jednak to nie, to ma, nie jest wyznacznik. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ale oczywiście. W odpowiedziach, znaczy pytaniach Julki, to oni się wszyscy tutaj dobrze czują. Także tak, tu nie jest żadna, tak jak właśnie Julka wspomniała zgodna, wcześniej, zła energia, tak? No. Nigdy tam... Mnie ciekawi to, że gdzieś ta legenda się zazębiła z odpowiedziami, mocno. To było, nie? Tak. To było... Ale to też super takie doświadczenie, bo w sumie nigdy nie mieliśmy żadnego potwierdzenia z legendy, gdzie legendy, wiadomo, nie są jakimś odzwierciedleniem ani historii, ani żadnym zapiskiem. Są tylko legendami. To są tylko legendami, a jednak gdzieś tutaj jakąś synchronizację tematów jednak mamy. To chyba tyle. Nawet pokój, który... Tak, w którym drzwi się zamykają, tak? No, to też było bo ciekawe. Ten byt wskazał. Tak, też tam było skonkretyzowane, także może jakieś ziarko prawdy w tej legendzie jest. Oczywiście. Może komuś kiedyś uda się to jeszcze sprawdzić. Ale policjantom, którzy nas nawiedzili. Tak. Tak. Taka anegdotka na koniec, drodzy widzowie, ponieważ jesteśmy tutaj na legalu za pozwoleniem właściciela, którego serdecznie pozdrawiamy. I to właśnie tutaj warto wspomnieć, że nasza wspierająca Anita załatwiła tutaj pozwolenia na nagrania w tym miejscu, także bardzo dziękujemy za zaangażowanie i za pomoc w realizacji tego odcinka. Tak, też widzicie, że wspierający z nami faktycznie jeżdżą na wypady, są z nami. Tak jest. Synchronizujemy się i łączymy się w tej grupy, więc jeżeli chcecie, wspierajcie nas i może spotkamy się jeszcze na niejednym obiekcie. Dokładnie. No i co do tej historii z policjantami, o tyle ciekawa, że byliśmy tu za pozwoleniem, a jednak tak czy siak patrol sprawdził, co tu się dzieje. Tak. I wszedł nielegalnie. Pamiętajcie, że należy do osoby prywatnej, jest zabezpieczony, także nie zalecamy tutaj żadnych wycieczek urbexowych na własną rękę, gdyż sąsiedzi są bardzo czujni i każda nielegalna eksploracja na pewno kończy się wizytą policji. Policji. Myślę, że to chyba dobrze, że są czujni. Oczywiście, że tak, szkoda tego obiektu. Bo szkoda tego obiektu. Tak. Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie z niego zrobiony jakiś należyty pożytek i jeszcze przez wiele lat będzie służył ludziom. To już tyle w tym odcinku. Ale zanim zakończymy, to Pawle... Pamiętajcie o tym, że jeśli nasze produkcje się Wam podobają, żeby kliknąć łapkę w górę, przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek, żeby nie pominęły Was żadne powiadomienia z naszego kanału, a także jeśli bardzo doceniacie naszą pracę, możecie kliknąć przycisk wesprzyj. Tam też czekają na Was dodatkowe materiały, które nie są publikowane nigdzie indziej. Myślę, że to wszystko. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Dziękujemy, Anita, jeszcze raz za pomoc i za obecność z nami. Tak jest. I dziękujemy rzeszy fanów z góry, którzy dzisiaj tutaj z nami byli. Tak, i pozdrawiamy wszystkich, z którymi mieliśmy okazję zrobić sobie razem zdjęcia, a także zamienić kilka słów. Także pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję.